Thank you. Now for 1 minute, Mr. Grubarczyk. Dziękuję, pani przewodnicząca. Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego to kolejny etap do budowy Unii Energetycznej. Dokończenie tego projektu stanowi dzisiaj fundament Unii Europejskiej. Wśród wielu istotnych postulatów dotyczących wydajności energetycznej, rynku wewnętrznego czy zwiększenia rodzimych produkcji energii należy zwrócić szczególną uwagę na konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii znajdujące się w granicach Unii Europejskiej. Nie można dopuścić do dyskryminacji żadnego ze źródeł energii. Szczególną uwagę chcę zwrócić na coraz czystsze i wydajniejsze technologie spalania węgla oraz produkcję gazu łupkowego. To dwa elementy mające najistotniejszy wpływ na zapewnienie niezależności energetycznej w Europie w oparciu o rodzime zasoby oraz o wydatnie wpływające na cenę energii, szczególnie elektrycznej, która to w Unii Europejskiej jest jedną z najwyższych w świecie. Thank you. For 1 minute, Mr. Federle. Madam Speaker, we now have... I speak my mother tongue. Förlåt, jag har förberett mitt tal på svenska. Vi har nu chansen att gå från ett samhälle som är beroende av fossila bränslen till ett samhälle som bygger på förnybara energislag.